Moim gościem jest Radosław Najder, aktor znany ze seriali Na ratunek, Dlaczego ja, Trudne sprawy, Sekrety rodziny. Witam cię, Radku. No witam cię, Bogusiu, witam również. Skąd się wzięło twoje zainteresowanie aktorstwem? No wiesz co, tak naprawdę to już od dzieciństwa, tak, kiedy już zacząłem chodzić na kółko teatralne, tak, to wtedy już kółko teatralne, kółko filmowe i tak jednak ta miłość gdzieś tam zawsze do tego kina, do tego tam teatru gdzieś tam już była, tak, się rozwijała, tak, kiełkowała. No niestety, no, nie miałem jakby możliwości, powiedzmy tam, no, ukończenia szkoły filmowej w tamtych czasach. Także no, to tak powoli chodziło za mną, tam jakieś tam, powiedzmy, role miałem jako dzieciak, no to już miałem jakieś tam epizody, powiedzmy, tam w różnych tam filmach, no ale to jako dziecko, tak, no i później, no to już tak rozpocząłem, powiedzmy, jakieś tam przygodę z filmem, no wiadomo, zacząłem od jakichś tam castingów, tak, to pojechałem na jeden casting, dostałem się do roli, potem na drugi casting dostałem się do roli, no i tak jakoś, no teraz już no prawie no ponad 10 lat już w tym wszystkim jestem, tak? No to troszeczkę już tych seriali, ponad 14 chyba seriali jakby zaliczyłem, także 14 seriali, no, czyli tytułów, o tytułach chodzi, tak? A odcinków, no to było, powiedzmy, tam mnóstwo, ponad 50, tak? Więc troszeczkę tam już, troszeczkę jakby już w tych serialach się pograło, tak? Mam nadzieję, że czymś lepszym, powiedzmy, jakimś ambitniejszym się wystąpi kiedyś, ale no to na wszystko przyjdzie czas, tak, oczywiście. A co cię skłoniło do bycia aktorem? Czy już jako dziecko cię pociągało aktorstwo? Jako dziecko, tak, jako dziecko już mnie pociągało aktorstwo, tak. Jako dziecko, no mówię, właśnie jako dzieciak już w szkole podstawowej już chodziłem na kółko teatralne i praktycznie od pierwszej klasy podstawowej, gdzie, przepraszam, nawet nie wiem, czy na kółko teatralne rodzice mnie zapisali chyba w przedszkolu. Tak, ale to było takie, tak powiedzmy, jakiś tam epizod był, taki delikatny. No i później już właśnie już od pierwszej klasy podstawówki chodziłem na kółko teatralne. Tak, tak cały czas, no, lubiłem, powiedzmy, przed publicznością, no jakoś, no, no, zakochałem się, może nie aż tak na tyle mocno, żebym tam jakoś już wcześniej to rozwijał, bo co innego zawsze, no, w życiu, to mówię, no, nie zawsze wychodzi nam to, co byśmy chcieli, nie zawsze robimy to, co byśmy chcieli, tak, później teraz akurat, no, zaczynam wracać do tego, tak, do tej, powiedzmy, do tego hobby, do tego miłości, no wreszcie jakoś się, no, człowiek nieraz odnajduje w tym wszystkim, no i jakoś, no, dotrwałem do dzisiaj i myślę, że coraz mocniej się rozwijam i chciałbym się przede wszystkim rozwijać w tym jakby, no, troszeczkę głębiej, tak, niż tam, powiedzmy, jakieś tam takie seriale paradokumentalne, tak. Chociaż mówię, no, mam takie kilka ról właśnie w serialach, powiedzmy, jakichś tam sensacyjnych, no wiadomo, że to są epizody, tak, i powiedzmy tam w filmach już fabularnych, tak, ale to mówię, no to są tylko na razie epizody, tak. Czekam na coś lepszego, coś większego, no ale to trzeba jednak szlifować cały czas ten zawód i zobaczymy, może coś z tego wyjdzie, tak? Chciałbyś w takim serialu wystąpić jak M jak Miłość, Na dobre i złe? No pewnie, żebym chciał, tak? No chyba każdy by chciał, tak? Nie znam nikogo, kto, powiedzmy, tam występuje, powiedzmy, w jakichś serialach, jest tam odtwórcą, czy tak zwanym, powiedzmy, tam, no, tak zwanym odtwórcą, ale aktorem, powiedzmy, no i każdy by chyba chciał, powiedzmy, właśnie zagrać w jakimś takim, no, już bardziej popularnym serialu, tak? A rodzice twoi pomagali ci te pasje do aktorstwa rozwijać? Nie, absolutnie. Jakoś tak zawsze byłem takim samoukiem, zawsze, ja zawsze chodziłem swoimi ścieżkami, tak? Taką ścieżkę rozwijał i tak samo, czy nauka, czy, powiedzmy, jakaś edukacja, zawsze swoimi ścieżkami chodziłem. Nigdy jakby nie chciałem, żeby ktoś mi, powiedzmy, mówił, jaką ścieżkę mam obrać, tak? Wiadomo, że słuchałem jakichś rad, ale tu, jeżeli chodzi o aktorstwo, w ogóle o tam granie, powiedzmy, tam na scenie, powiedzmy, tam teatru i tak dalej, no to raczej tylko i wyłącznie to jest, no, jakby podyktowane takim moją chęcią, powiedzmy, rozwoju takiego właśnie aktorskiego, tak? A ile lat jesteś już aktorem? No 10 lat, tak? Ponad. A to już Ponad 10 dekadę lat, tak? przeszło.
No, już tak, trochę to, jak czas szybko leci, to spokojnie, no tak, już ponad 10 lat, już nawet już, teraz to już chyba nawet nie policzyłem, tak, jak już ostatnio było, tak jak już tak patrzyłem, to było 10 lat ponad, tak, no więcej, 13 lat prawie, tak, To już albo jakiś 13. dorobek masz filmowy. No, ale to, no chciałbym troszeczkę większy mieć ten dorobek, tak. No myślę, że z czasem przyjdzie. No, oby. Też tak myślę, tak, i to jest takie delikatne moje marzenie, tak, żeby to się jakby bardziej rozwinęło wszystko. A powiedz Radek, jaka rola była najtrudniejsza do odegrania? Nie wiem, jakoś powiem Ci, Bogusiu, że to mi tak w miarę z łatwością przychodzi, więc czy dla mnie jest jakaś rola ciężka do odegrania? Nie, chyba nie, do każdej się przykładam tak samo. Jedne są, powiedzmy, no wiadomo, są lżejsze, drugie cięższe, ale nie uważam tak, żebym jakoś tak, żebym, nie wiem, męczył się, musiał się przygotowywać, nie wiadomo jak do roli i powiedział, to jest na przykład, tam była trudna, ciężka rola, tak? Generalnie, no ktoś by powiedział, ktoś by uznał, no tak, że tak jak nieraz tam rozmawiam ze znajomymi, nie no, ciężka rola, powiedzmy, była, tak? A nieraz jest tak, że role, które wydają się widzowi, że są lekkie, przyjemne i łatwe, powiedzmy, do nauczenia, no to nieraz trzeba do tego podejść no troszeczkę faktycznie, Bogusiu, bardziej jakby emocjonalnie, tak, i troszeczkę więcej przy tym usiąść i nad tym wszystkim popracować, a które się wydają, powiedzmy, właśnie na odwrót ciężkie, no to one są naprawdę lekkie, tak, że no mi akurat przychodzą to jakoś tak no, z łatwością, tak. Jakoś no, nie mam czegoś takiego właśnie, żebym uważał, że o kurczę, ciężko, nie nauczę się, albo ciężka rola do przejścia. Nie, biorę powiedzmy scenariusz, patrzę, no faktycznie, no, może ciężka rola, ale jakoś sobie daję radę, tak? No, A czy... najważniejsze, no przygotować się, no żeby reżyser był przede wszystkim z nas zadowolony i nie denerwował się, że przyjdziemy na planie przygotowany, bo żaden chyba reżyser nie lubi, jak Czy to będzie aktor, czy to będzie odtwórca, czy ktokolwiek nawet, który miał tam jakąkolwiek kwestię, że przyjdzie nieprzygotowany, tak? No nikt nie chciałby z nas denerwować się tak na planie, że ktoś przyjdzie nieprzygotowany, tak? Jednak to, no wiadomo, dostajemy scenariusz, no to nie po to, żeby sobie go tam odłożyć w kąt, tak? Tylko że po to, żeby się go nauczyć, tak? I żebyśmy z tą rolą się identyfikowali, tak? Bo to jest najważniejsze. Najważniejsze jest przede wszystkim identyfikacja. I to jest właśnie ten ciężar, powiedzmy, tak jak Bogusiu mówisz, że i wtedy faktycznie to może być ciężarem, ta identyfikacja z odegraniem danej roli. Tak, to jest ciężkie, bo samo, powiedzmy, samo tam kwestie i tak dalej, to nie jest tak ciężkie, jak się identyfikować już, powiedzmy, z rolą, którą nam nadali, tak? Reżyser, to powiedzmy tam scenarzyści. A czy ta praca wymaga dużo poświęceń? Dużo, dużo poświęcę, dużo. Tego nie widzimy, tego ludzie nie widzą, bo myślą, że powiedzmy, że serial jest paradokumentalny, a okej, okay, no przyjdzie, o co to jest tam odegrać, coś tam, to powiedzmy tam powiedzieć, jakieś tam kwestie, niektórzy się powiedzmy tam śmieją z tego, a to jest naprawdę ciężka, żmudna praca, bo to naprawdę dużo nie odbiega od tego, czy serial to będzie, powiedzmy, Barwy Szczęścia, czy tam M jak Miłość, a będzie, powiedzmy, nie wiem, Ukryta Prawda, czy powiedzmy tam, nie wiem, Sekrety Rodziny, czy cokolwiek, którykolwiek inny tam serial, który, powiedzmy, no, są dzisiaj, powiedzmy, tam na naszych antenach. Nie ma dużej, powiedzmy, roli, wiadomo, znaczy dużej, mówię, różnicy, tyle, że no, my mamy mniej na pewno czasu na przygotowanie się, niż takie, powiedzmy, popularne seriale, i na pewno mamy mniej jakby na przygotowanie i mniej na nagranie, tak? Oni mają więcej czasu przede wszystkim na to, żeby powiedzmy, przygotować się do tej roli i tą rolę tak odegrać super porządnie, tak? My tego czasu wydaje mi się, że nie mamy, tak? Że musimy to troszeczkę bardziej, powiedzmy, jakby, no tak, na żywioł, tak? Nieraz jest tak, że wiadomo, że to są, no większość to są, no, aktorzy naturszczyki, tak? No to więc, no, nie mają takiego warsztatu, jak aktorzy, powiedzmy, którzy mają tam 20 lat pracy przed kamerą i jeszcze szkołę filmową, tak? No to nie możemy nawet tego porównywać, tak? Ale no, tak, faktycznie, no. A jak uważasz, która twoja rola była najlepsza? Kurczę, chyba nie mi to oceniać, tak? To raczej tylko widz może ocenić, czy mu się podoba ta rola, czy też nie.
I to on może dać ocenę. Ja to no, samemu tam sobie bym nie mógł dać oceny. No ale Radek, posłuchaj, ale możesz powiedzieć, w której roli najlepiej się czułeś? Znaczy, wiesz co, Bogusiu, ja powiem ci tak szczerze, że ja w każdej roli się dobrze czuję, tak? Wiadomo, że większość ze względu, nie wiem, no, na może nie na charakter, bardziej na wygląd, bardziej jakby jestem zawsze identyfikowany do tych ról przypisywany, czyli powiedzmy jakichś tam złych charakterów, tak, lub policjantów, tak. Myślę, też grałem powiedzmy rolę tam jakichś tam ojców i tak dalej, dobre i tam i komediowe jakieś tam epizody. I ja osobiście widzę się w każdej postaci, tak, z każdą postacią będę się identyfikował i ją odegram i nie będzie dla mnie żadnego po prostu problemu, tak. Więc w każdej powiem tak, w każdej roli się dobrze odnajduję, Bogusiu, w każdej. Nie ma dla mnie jakby, czy to mam odegrać powiedzmy rolę gangstera, czy tam powiedzmy rolę policjanta, czy rolę powiedzmy dobrego tam powiedzmy grzecznego jakiegoś czy statecznego człowieka, czy ojca powiedzmy rodziny. Każdą rolę tak dobrze odegram, jak potrafię oczywiście, tak. Ale z każdą rolą fajnie się czuję. Każda rola to jest wyzwanie, tak, dla aktora tak naprawdę, każda rola. Z każdą rolą trzeba powiedzmy ten warsztat budować i czym więcej powiedzmy grali, odgrywamy powiedzmy jakiś ról, no to tym większe zdobywamy doświadczenie, tak? Jak tylko powiedzmy jedno tam odgrywamy, to też tak jakby no, człowiek się tak szufladkuje, że tylko zawsze jest jakimś tam złym charakterem, złą postacią, tak? A tak to przynajmniej zawsze jeszcze mogę odegrać jakąś tam no, postać dobrą, tak? Czy ty masz szkołę aktorską skończoną? Nie. Ja jako naturszczyk cały czas, więc teraz właśnie chcę już w przyszłym roku zapisuję się do szkoły i tą szkołę muszę zrobić, tak? Bo to jest jakby takie zaległe, co powiedzmy brakuje, tak? Tylko tego papierka, tak? Nie miałem czasu na to, tak? Teraz troszeczkę czasu właśnie sobie wygospodaruję, już sobie tak wszystko mniej więcej zaplanowałem i od przyszłego roku już to postanowiłem, powiedzmy, to co mi brakuje zdobyć, tak? A powiedz, kto jest twoim autorytetem aktorskim? Polskim, zagranicznym. Powiedz polskim, a później możesz powiedzieć, kto amerykańskim. Polskim powiem tak szczerze, że takim autorytetem naprawdę no to jest na pewno Marek Kondrat. To na pewno, tak. Marek Kondrat to na pewno jest dla mnie autorytetem, tak? A amerykańskim? O amerykańskim, no to jest dużo powiedzmy takich powiedzmy autorytetów, tak? Ale generalnie powiem szczerze, że wydaje mi się, że... Dla mnie jest John Wayne autorytetem. John Wayne? No. John Wayne, no tak. No ale powiedzmy sobie Clint Eastwood też jest autorytetem, tak? To też jest faktycznie aktor, który posiada no, olbrzymi warsztat, tak? Już nie powiem, że aktorski, też reżyserski nawet w tej chwili, ale jeżeli chodzi o aktorstwo, to tak. Clint Eastwood jest bardzo dobrym aktorem dla mnie, tak? Był kiedyś, no, już nieżyjący, robił Williams, tak? No to więc, no... To są autorytety dla mnie, tak? A czy oprócz aktorstwa masz inne pasje? Czyli mam inne pasje oprócz aktorstwa? No mam, różne pasje mam oprócz aktorstwa, tak? Bo i powiedzmy, no, generalnie pasje jakie mam? Dużo, najwięcej w tej chwili to rozumiem to aktorstwo. Generalnie zajmuję się przede wszystkim zawodowo zajmuję się nieruchomościami, tak? Oto tak śmiesznie, żeby to wyglądało, to się zajmuję nieruchomościami. To też jest moją pasją, tak? Nieruchomości. Ale no, aktorstwo tak, no, rozwijam i tak jak mówiłem, Bogusiu, że w przyszłym roku już będę chciał tą szkołę rozpocząć, tak? I oczywiście ją skończyć, tak? A masz rodzinę? Masz rodzinę? Tak. A co zyskałeś dzięki aktorstwu? Znaczy przede wszystkim no, satysfakcję, tak, dla samego siebie, tak, dla swojego rozwoju, tak. A tak to nie mogę powiedzieć, że coś tam no, dzięki temu zyskałem, tak. No. To dla samego siebie, tak, dla swojego rozwoju to, że chciałem to powiedzmy osiągnąć, chciałem to powiedzmy spróbować, chciałem w tym już od dawna być, tak, no.
wiadomo, że później no, w życiu też tak bywa, że trzeba też powiedzmy inne rzeczy, trzeba szkołę skończyć, tak? Trzeba się rozwijać powiedzmy zawodowo stricte, a tutaj no, taka pasja była, która mówię, no, właśnie od dzieciństwa już towarzyszyła. No i teraz no, dzięki temu, że powiedzmy no, tam występuje, no, to tę pasję jakby spełnią swoją, tak? Cały czas no to. A możesz, Radek, powiedzieć, spotkałeś się z jakimiś znanymi aktorami? A tak, oczywiście, tak. Możesz wymienić ich? Ze starszym, z młodszym Szturem, tak, grałem w Obywatelu. Mówię, z kim jeszcze powiedzmy miałem tak osobiście taki kontakt. Bodajże chyba zaraz powiem. No musiałbym wymienić, bo to sporo, tak? Bo to w tych serialach się grało, więc z tymi aktorami nieraz występował, mówię, z Kulikową, z Jasią, tak? Grałem wielokrotnie w Zbrodni, tak? Więc tak, z Asią, tak. No, z Asią właśnie Kulikową, tak? Najczęściej. Bo z nią właśnie grałem. Co byś chciał, Radek, na koniec dodać? Co bym chciał na koniec dodać? Co mogę dodać, no Bogusiu, no, żeby wszyscy powiedzmy spełniali swoje jakieś tam pasje i marzenia, tak? Jeżeli ktoś ma, żeby się po prostu ludzie nie wstydzili, tak? Bo często dużo ludzi się wstydzi spełnienia swojej pasji, więc jeżeli ludzie jakieś mają jakiekolwiek pasje, to żeby je spełniali, jeżeli mają pasję, powiedzmy, i chcieliby tego spróbować, tak? Tego powiedzmy, tego aktorskiego życia, to niech jeżdżą właśnie na castingi, niech się nie wstydzą, tak? Jest tyle różnych, powiedzmy, agencji, można sobie jechać, każdego dnia mogą sobie pojechać na casting, bo to nie muszą czekać na to, że ktoś do nich przyjedzie, do ich miasta, tak? Bo mogą być z większego, z mniejszego miasteczka, mogą pojechać sobie z każdego dnia i na taki casting sobie pojechać, swoją kandydaturę zostawić. I być może osiągną ogromny sukces, tak? I tego życzę wszystkim oczywiście, tak? Dziękuję Ci, Radek, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Nie ma problemu, również pozdrawiam Ciebie i wszystkich.